Wspaniała jest duchowa wolność samotnego. Jego myśli w okamgnieniu przybierają kształty. Proszę państwa, medium wpadło w trans. Wezwijmy Alfreda Dreyfusa. Skaza towarzyszy człowiekowi jak niewidzialny duch. Zbudowaliście mur, wzdłuż którego podążam. Nasza rodzina jest bajeczna. Chodzimy na spacery, jeździmy na bale, chodzimy do zoo oglądać czarnych. Do dzisiejszego dnia miałem tę słabość, żeby myśleć, że Żyd może być Francuzem. Albertyna, możesz swoim wyznaniem załagodzić to, co każe mi cię nienawidzieć. Ich niezrozumiana miłość wydaje się czymś zupełnie różnym od zorganizowanego zboczenia, bo... Nie przejechałby się pan ze mną? Uważają swoją skazę za bardziej wyjątkową niż jest. Nie. Nie. On mi mówi, wyskoczę z czwartego piętra, jak do mnie nie przyjdziesz. No to skacz. No skacz! Wszyscy są winni. Życie to jest okropna rzecz. Ogólnej porażki wszystkiego. Nie umyj, to ty tak czujesz. Ja czy ty? Żydowska solidarność duchowa to publiczne niebezpieczeństwo. Stronią jedni od drugich. I tak jak Żydzi złączeni przez ostracyzm nabierają w końcu fizycznych i moralnych cech rasy. Patrzeć na tę epokę, która od 100 lat sprawia wrażenie niekończącego się porodu. Kocham! I wciąż nie znalazłem miejsca w murze. Jakiej prawdy pan poszukuje? Istne campo santo. Czy może wolicie trzymać nas po tej stronie cmentarza? Zrobiłem wszystko, co mogłem, by się oszczędzić. Pozostałem chętny.